powiedz mi, Ewelina, co w takim razie myślisz o sytuacji, która ostatnio spotkała Roberta Karasia? On, znany sportowiec, triatlonista, brał udział w Ironmanie, pobił rekord, ustanowił nowy rekord, został mistrzem, tak, świata. I nagle się okazuje, że wziął niedozwolone substancje, które no, tak naprawdę były dopingiem. Co ty o tym wszystkim sądzisz? Czy przede wszystkim on twierdzi, że on ich nie wziął, a przynajmniej nie z własnej woli. Że zostały mu podane podczas jakiejś tam rehabilitacji, ponieważ z tego co wiem miał jakąś kontuzję. Wiesz co mnie przekonuje, jakby ja obejrzałam to jego oświadczenie. Przekonuje mnie w tym wszystkim to, że rzeczywiście gdyby on brał te substancje, no to dziwne byłoby, żeby poprosił lekarza o to, żeby mu zrobili badania. No bo co za idiota, wiedząc, że wziął takie substancje, prosiłby o te badania. Więc gdzieś tam jest on dla mnie przekonujący, no ale znowu będą kolejne badania, no i może gdzieś tam to... Ja już nie chcę oceniać, kto tutaj kłamie, bo po prostu za dużo tych kłamstw u nas ostatnio w tych mediach, cały czas jakieś afery. Przekonuje mnie, mówię, tym stwierdzeniem, że rzeczywiście on sam prosił lekarza o zrobienie tych badań. No myślę, że gdyby brał te substancje z własnej nieprzymuszonej woli, no to by nie prosił o te badania. No, no właśnie, bo się poddał badaniu wariografem, prawda? A to już nie byle co. No, tym bardziej mówię, wiesz, to jest na tyle świeża sprawa, ja też się jakoś specjalnie w nią nie zagłębiałam. Wyskoczyło mi trochę w mediach na ten temat, oczywiście od razu weszłam sobie na jego Instagrama, obejrzałam to, co nagrał. Nie wiem, kurczę, zastanawia mnie też to, że on tyle lat jest już tym sportowcem, osiągał tak nieprawdopodobne rzeczy, że aż by było głupio, żeby po tych wszystkich latach nagle zaczął się pakować w substancje dopingujące. No po co mu to? Przecież on już tyle osiągnął, że aż mi się wydaje to dziwne. To jest trochę po jego stronie. No zobaczymy, co będzie dalej. Ja już nie chcę, żeby Stanowski się za to brał, bo będzie tylko gorzej. Jakie ty masz w ogóle zdanie na temat dopingu? To według ciebie jest jeszcze dozwolone, czy to już jest po prostu dyskwalifikacja? Nie jestem sportowcem. Myślę, że na ten temat lepiej by się wypowiedzieli sportowcy. Ja dopingu na planie nie biorę. Biegam, jakoś tam daję radę, może trochę nieudolnie, ale jakoś to idzie. Szczerze mówiąc, nie mam... Znaczy, wydaje mi się, że... No, to tylko mogę powiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. Mimo, że podkreślam, sportowcem nie jestem. Ale ważne jest, żeby grać uczciwie, żeby uczciwie podchodzić do sprawy. Możemy być gorsi, nie musimy być wszystkim najlepsi, możemy być w pewnych tematach trochę gorsi i to nie jest żaden powód do wstydu. Natomiast bardziej dla mnie powodem do wstydu jest pokazywanie się, że jest się lepszym, ale tak naprawdę nie dzięki sobie, tylko dzięki jej substancjom. No to jest większy powód do wstydu niż to, że coś nam nie pójdzie. Jestem przeciwna dopingowi.